Witam serdecznie, 13 marzec 2024 rok, Ryszard Borowiecki, Królewska Wiedza, czyli astrologia. Idąc po wiedzę, dokładnie idę do takiej księgarni, no już nie wiem jak to nazwać, Bonito to jest, chyba wszyscy wiedzą co to jest. I tam zamówiłem książkę. Nie powiem jaką, bo będziemy sobie szli, oczywiście akurat idę taką, zszedłem z ulicy po to, żeby uniknąć hałasu, ale będę szedł takimi ścieżkami, które znacie, bo nie ma mowy, żeby Łódź nie jest aż tak wielka, żeby jej nie znać, a jest przepiękna. To trzeba przyznać, że jest to miasto, jedno z ładniejszych miast, jeżeli patrzymy w jednym stylu, co jednocześnie uważam, że Łódź ma potencjał, to prawda, rzadko mówię o tym, ale włodarzy mamy fatalnych i teraz właśnie będą wybory tych włodarzy i ktoś powie, no tak, ale proszę pana, ta pani zrobi bardzo dużo zła i takiego bardzo dziwnej sytuacji, chociaż to miasto jest bardzo specyficzne. No widzę, że tutaj albo szkoła filmówka, albo z kolei dzieciaki się ćwiczą na krokusach i z kolei filmują po prostu, robią zdjęcia. A, dziewczyna robi dalekim planem. No cóż, czasami warto. O, widzę, że tutaj faktycznie szkółka studentów wypędzono ze szkoły i tutaj idą z profesorem. Tak, to jest profesor, tak. Akurat nie mój kolega, nie wszystkich znam, ale jednak to dobrze działa. Za młodzi ludzie jak na filmówkę, widocznie liceum albo pierwszy rok biologii i tam za palmiarni, bo tu jest także palmiarnia, no co to ukrywać, jedna chyba z najlepszych palmiarni w Polsce, w Europie. Kiedyś wejdziemy do tej palmiarni, tutaj porozmawiamy, nie ma teraz tych moich znajomych, nawet jeden tutaj z ogrodników miał program w telewizji i ze względu na pewne sytuacje, no odszedł, zupełnie normalne. No, ten się tutaj zastanawia, nie wie co zrobić. A, szuka miejsca na postawienie samochodu. No to się pomylił. Tutaj nie ma tak dobrze. Chleb, jak to się mówi, po 8. I tak to wygląda. Czas jest perfidny, słuchajcie. To, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, trudno powiedzieć, czy to przyniesie dobry owoc. Nie sądowałem tego, patrzyłem tylko w kosmogram. Jak wam by to powiedzieć najprościej? Bo nie mam przed sobą kosmogramu, jak nie mam przed sobą kosmogramu, czyli jestem, nazwijmy to, ślepy albo niewidomy, tak? Lepiej tak, bo jak się ma kosmogram, to można wtedy dokładnie określić każdy fragment, każdy punkt, każdą energię. Ja kiedyś usłyszałem, że to jest energia planet. Ja się z tym z początku nie zgadzałem, ale dzisiaj po wielu latach widzę, że to chyba jest jakaś energia, tylko ta energia jest zawsze niezbyt czysta, niezbyt prosta i niezbyt, nazwijmy to, łatwa. Dlaczego? Dlatego, że mamy kilka sposobów myślenia. Te sposoby są albo naciągane, albo popuszczane. I teraz najważniejszą planetą w tym wszystkim, co się dzieje w tej chwili, to jest, no co tu ukrywać, ale planeta kryzysu wielkiego, czyli Pluton. Pluton ma przed sobą wielkie zadania, bo kryzys wisi albo nie wisi, no to zależy, bo najwięcej zrobili kłopotu nam ci, którzy nazywają się Czesi, którzy na tym zjeździe zlikwidowali Plutona do planetoidy, ale zdaje się, że jednak astronomia przywróciła jakby prawa, że jest to planeta. To nie jest ważne, czy jest planetoidą, czy nie jest planetoidą, ale jednak odzwierciedla pewne plusy i minusy tego wszystkiego, co się dzieje wokół nas. Czyli dokładnie jak wygląda to działanie. Pluton ma za zadanie reformy. Reformy z tym, że Pluton nigdy nie wraca do swoich zadań, tylko zawsze buduje nowe zadania i nowe przedsięwzięcia. Pluton jest do przeżycia, jest to planeta nowego kierunku, nowego... Znaczy, jak ja pójdę, to ja nie stracę czasu. Stracę czas. Pójdziemy inaczej. Pójdziemy koło szkoły filmowej, pójdziemy tędy, bo nie mam zamiaru nadrabiać tutaj historii. Pełno wycieczek. Ale cóż, pogoda w miarę ładna. O. Zobaczymy. Halo? Nie, mów. To jesteśmy przy szkole filmowej, ale ja musiałem odebrać telefon, który... No i widzicie, jak to jest. Ten kawałek przeszedłem wzdłuż tutaj. Tak to jest. Jesteśmy na ulicy Fabrycznej. Zobaczcie, tam jest Fabryczna. A tutaj jest szkoła, tam dalej jest szkoła filmowa, no i ten wielki tutaj. To, co się orientuje, to jest szkoła chyba artystyczna. Można by takiej przydać filmowej. Będziemy musieli się troszeczkę wrócić, ale nieistotne. Idąc z Plutonem. Pluton wyznacza pewne kierunki i Pluton jest tak mniej więcej po ponad 240 lat. Liczmy 240, 250, 270. Nie ma reguły. Powodem jest to, że on retrograduje i czasami można wejść na tą retrogradację i można wyjść na retrogradację i wtedy się przedłuża ten czas. No, przypuśćmy 7 miesięcy. Jest 7,7 miesięcy, to mamy równy rok. Także nie ma żadnych reguł tutaj. I dobrze, że nie ma tych reguł, bo gdyby były te reguły, ta astrologia by była bardzo nudną i bardzo prostą dziedziną. A tak to, że jest właśnie taką historią troszeczkę dziwną, to otwiera przed nami różne... Cholernie świat mogę iść tam pomiędzy, no ale nic. O co chodzi? Tamtą alejką, taką uliczką nową, ale jeszcze się nie nauczyłem chodzenia tymi nowymi ścieżkami, bo po pierwsze wyburzono pewien fragment i w tym fragmencie, wyobraźcie sobie, zbudowano bloki, powstała ulica. Ja szedłem kiedyś tą uliczką, pokazywałem wam te bloki, ale także murale. Tam był taki mural, takiej kamienicy, nie pamiętam co tam były, jakieś kwiaty takie typu Yellow River. Jak pamiętacie? No i właśnie, idąc sobie tym Plutonem, który Pluton właśnie idzie tak nierówno, on wykreśla nowe kierunki. Najbardziej korzystają z tego, najbardziej z tego korzystają, co tu ukrywać, ale Amerykanie. Amerykanie uwielbiają Plutona, bo każda kultura właśnie oparta o pewne historie, tak, o których mówiłem chyba w poprzednich filmach, o pewne ugrupowanie, wybiera planetę, która jakby zamazuje tył. Tylko że Pluton nie tyle zamazuje tył, co właśnie czego nie pojmują włodarze, tylko modyfikuje. Bo teraz Pluton daje szansę rozwoju nowej myśli. Ale ta myśl musi być o 2-3 stopnie wyższa niż która jest. Czyli nie można powiedzieć, że ona jest myślą, która daje sukces, bo ona jest jakąś innowacją. To nie jest innowacja. To nie jest to. To jest zupełnie co innego. Tak jakbyśmy spojrzeli nagle, taką innowacją jest ogień w historii ludzkości. Taką innowacją jest, i też Pluton używa tego systemu swojego tutaj działania, ale także Pluton wywraca i odwraca bieg myśli ludzkiej. Od tego momentu zaczynamy zupełnie inaczej spostrzegać, z tym, że to nie jest postrzeganie tego typu, jak byśmy sobie wyobrażali, że nagle zmieniamy alfabet. Nie. To nie jest, to jest mniej więcej coś takiego, ta sztuczna inteligencja jest właściwie ciosem w to działanie, dlatego że sztuczna inteligencja doprowadza do, nazwijmy to, niszczenia samego siebie, ponieważ człowiek jest zbudowany z destrukcji, ponieważ ten pozytywny nie przeżył, ten, który to wynika z tych dwóch braci, bo jeden brat zabił drugiego brata tylko z chciwości i ta chciwość nadal występuje genetycznie, czyli nie ma możliwości rozwoju tego cywilizacyjnego nie w stosunku zagłady. Zagłada jest jakby wpisana w charakter pojmowania cyklów. I te cykle są właśnie plutoniczne i dlatego my ten Pluton traktujemy jako rozwój, przypuśćmy, w założeniu geometrycznym. Geometria tego rozwoju mówi o pewnych funkcjach tak zwanej rzeczywistości. I ta rzeczywistość teraz właśnie zostaje obnażona, z tym, że jeszcze nadal występują zjawiska typu zamydlanie czy zakręcanie, niemówienie prawdy. I ta prawda jest oparta o linię prostą. Kiedy postawimy matematycznie punkt 0, po jednej stronie mamy jednych, po drugiej stronie mamy drugich, czyli równowagę. Stany Zjednoczone są oparte o raka. Jak gdybyście zobaczyli symbolikę raka, są to takie jakby 2 szóstki albo 2 dziewiątki, no obojętnie jak, ale takie naprzeciwko siebie. Bardzo podobne do ryb, bo ryby to są 2 łuki połączone, ale rak jako rak występuje jako symbol rodziny, jedzenia, zapewnienia bezpieczeństwa, ale w tym bezpieczeństwie jeszcze jest ascendent, który jest Strzelcem. Strzelec z kolei to jest wszystko to, żeby oddalić od siebie filozoficznie, czy też mechanicznie, za pomocą chociażby sprzętu, jakim jest rakieta, ponieważ ona należy do strzelca i jej wybór dalekosiężny daje to, że nagle stajemy się, proszę, mieszkania do sprzedania w tym miejscu. Ciekaw jestem, w jakiej cenie, ale to już, no już kupił, to się sprzedaje. Bardzo dobre. I teraz ja nie lubię tego miejsca, bo to jest bank, były bank i wiecie, według szkoły tak amerykańskiej, jeżeli tutaj zbankrutowało to miejsce, to bankructwo będzie śmierdziało tutaj niby przez 7 lat. Nieprawda, będzie śmierdzić dużo dłużej. I ten bank zbankrutował, ale wcześniej też była firma, tutaj nawet nie pamiętam jaka, która zbankrutowała i ta linia bankructw jest tu po prostu zaprogramowana. I teraz biorąc to pod uwagę, że kupuje się mieszkanie tutaj, a nie zna się tego, czego wywiad powiedzmy gospodarczy amerykański polega na tym, że godzinami się przegląda księgi wieczyste po to, żeby zobaczyć, jaka była rola tego miejsca. Dlatego nie inwestuje się w plan, który nie ma właśnie tego plutonicznego podejścia. Jeżeli nie mam tego 200-iluś-letniego harmonogramu planu, nie biorę tego pod uwagę. Po prostu wykluczam. Lub też robię to po to, żeby po prostu uzyskać tak zwane mniej niż zero. Co też jest pewnym planem, ale ten plan jest dewastacyjny dla tego terenu, ale nie dla siebie. No więc prosty rachunek pokazuję wam na bieżąco, a wygląda to mniej więcej o tak. O, to jest ten budynek i macie budynek, który będzie idealny. Którym, no miejmy nadzieję, że nic się nie stanie tym osobom, które tutaj zrobiły. A tu po drugiej stronie są bloczki. A jest to, a propos ulicy, jest to tak, w Warszawie nazywam to ulicą lotników, a tutaj figury. Oczywiście wspaniałego lotnika, który wiecie co zrobił. A tutaj dawna fabryka zegarków. Mamy po drugiej stronie, która istnieje o dziwo jeszcze coś tam, jakieś szwalnie, jakieś dziwne rzeczy funkcjonują. I tak to jest. Także tym Plutonem można wiele zdziałać, dlatego że Pluton daje nam otwartość umysłu, modyfikację tego spojrzenia. Na przykład w założeniu, gdybyśmy patrzyli, o, to jest świetny przykład. Macie małe dziecko, które ma kłopoty ze wzrokiem i zakładacie mu okulary. To dziecko wrzeszczy, nie chce tych okularów, ale kiedy zobaczy, nagle niesamowity uśmiech. widzi świat. Teraz wam opowiem. Coś mi wpadło do gardła. Pewnie coś myli. Chociaż nie jestem alergikiem. Jestem alergikiem, ale... Trzecia droga, mama. Zobaczcie. Trzecia droga. No współczuję tej trzeciej drodze. To wiecie... Podniecone pigmej. Znacie to, tak? Wiecie, jakby pigmej podniecone wygląda. To jest trzecia droga. Dobra. Podejrzewam, że zrobicie tego, z tego news. No ale się cieszę. Wiesz, na tym to polega. Zresztą zawsze uważam, że trzeba odpowiednią łatkę w odpowiednim terenie przypiąć, bo inaczej się nie da. Pluton potrafi zrealizować pewne plany, które te plany są jakby realizacją tej myśli, która musi być twórcza, czyli postępowa. Jak postęp? Ja już o postępie Japonii mówiłem i gdyby nie, to Japonia by w tej chwili była mniej więcej tak jak Bangladesz albo tam jeszcze jakiś inny kraj na poziomie tak zwanego zera, bo był cesarz i jakby cesarz powiedział, że wioska wymorduj się, to oni by się wszyscy wymordowali, nawet samo seppuku by popełnili, tylko dlatego, że cesarz kazał. Już odeszli od tego, ale to trwało dosyć ciężko, bo trzeba było ich przywrócić do normalności i ta normalność stworzyła to, że stali się, no co tu ukrywać, ale inicjatorami właściwie w tej chwili już XXIII wieku, a nie XXI czy XXII, ponieważ ich podejście do życia jest dużo... Kamera po prostu zmieniła pole widzenia. Chyba na tych staruszków, albo nie wiem, tutaj stali dosyć starsi państwo. I tak to wygląda. Także świat musi się nauczyć pewnych zasad, a w dodatku państwo muszą się nauczyć pewnej liniowej. I to, co mówiłem, ktoś się pytał, czy w Łodzi jest hałas. No właśnie nie ma. Jest cichutko. Ptaszki słychać. Teraz tak, bo one się chwalą, że są, że istnieją, śpiewają, ale nic więcej nie robią. A sklep mój ukochany artystyczny. No proszę, jakie XL kwartki, coraz lepsze. Bardziej dziwne, ostatnio kupowałem pędzle i różne rzeczy, no ale będę przechodził jeszcze raz. Właśnie patrzę, że są maski. Ja nie wiem, czy te maski mnie nie będą interesować do tych teatralnych pomysłów. I na tej linii, jeżeli mamy 0, po jednej stronie postawcie sobie te 8 lat w tył i postawcie sobie tutaj, bym proponował pana Kaczyńskiego, co robił przez 8 lat i z drugiej strony pana Tuska, co robił przez 8 lat. Kim był, na jakim stanowisku i czy jeden drugiemu nie podsuwa pomysłów, a właściwie czy nie działali w tej, na tej samej linii, którą tutaj jedna osoba zaczęła opowiadać mi, pisać tutaj, ja wstrzymałem tą wypowiedź, ale to po prostu jakiś wyrednik, bo jej się podoba, co jej się podoba. albo tym osobom, którym się podoba. Przecież jedna i druga linia jest identyczną linią, to jest ciągle to samo, tylko w pewnym momencie jest zero i to jest ta waga. Dlatego oni pojechali teraz. Dlaczego pojechali razem? Bo trzeba było tą szalę przenieść na jedną stronę. A co ta szala oznacza? To samo. Wyjaśnić sobie, że bawimy się w jedną bramkę, a nie w dwie. To co społeczeństwo, ale to jest dla społeczeństwa, nie dla nas. Oczywiście, że są takie sytuacje, że wyciągają panów obecnemu premierowi, że się przyjaźnił na molo w Sopocie. W pewnym sensie bym się zastanowił, czy się przyjaźnili, czy nie byli po tej samej linii, ale wtedy była ta linia tak zwana DDR-owska. I jak weźmiemy, ja nie pamiętam jak się nazywała ta pani, którą mówiła o pani Merkel, ale jak ją nazywano, Halibut, czy jakoś tak dziwnie, czy jeszcze jakoś inaczej, bo był też wielki karp, pamiętacie taki, i zanim elektrolity ciągną, także tak to wygląda ta zabawa. To troszeczkę chyba wam wyjaśniłem, bo nie chcę nadal tego prowadzić, dlatego że przyjdzie czas, kiedy będę musiał zreferować to na linii, ale na wykładach na przykład pokazuję to. Słuchajcie, ja jeszcze nie wiem, zobaczymy, może zrobimy. Słuchajcie, to wymaga bardzo dużej pracy i bardzo dużo poświęcenia, nie tyle czasowego, co intelektualnego. Intelektualnie to trzeba przygotować, zbudować. Ja tutaj sobie na spacerze mogę tak sobie chlapać ozorem w każdą stronę i pokazuję wam, ale to jest plan zajęć do wstępu o wstępie i sami wiecie, że tak jest, bo sami też tak budujecie, tylko pokazuję wam właśnie to przed waszym podejmowaniem decyzji, bo jakąkolwiek decyzję podejmujecie, nagle okazuje się, że to jest ta sama zupa w tym samym smaku, tylko o różnych barwach. A dlaczego? Bo nie dodaliście na przykład tego kwasku i ta buraczana nagle zmieniła się w tak zwaną, wygląda jak taka szara pomidorówka. A można było dołożyć troszeczkę cytrynki i już inaczej to wygląda. Tak do tatara troszeczkę cukru. I już macie czerwień zapewnioną. No, a tatar z bewsztyk. Nieważne, chodzę do mojej ulubionej po odbiór książki. Na razie. Akurat już wyszedłem. W księgarni książkę odebrałem. Jak dojdę tam do pewnego miejsca, tak żebym mógł spokojnie rozpakować, bo wziąłem z sobą worek. Lubię ten worek. Tutaj z boku mam taki czarny worek. Co prawda wolę inny worek, no ale tamten ktoś mi go zaharapcił, albo był potrzebny gdzieś tam, nie wiem. Tu pilnujemy tego, po prostu ja mam kilka worków, które korzystam, bo chyba najbardziej bezpieczny. Ja sobie prześlizgnę się, patrzę tutaj, czy ja nie powinienem przejść się gdzieś. Także ulica Piotrkowska tutaj przed państwem. No. Dziwna jest ta ulica Piotrkowska. Niby tutaj zobaczycie taki blok, właśnie on został postawiony na takim odejściu do mojej szkoły, bo moja szkoła była bardzo daleko tam cofnięta. Mówię o szkole podstawowej. A tutaj mamy domus. Dziwny też budynek z bardzo dziwną historią. No, przede wszystkim meble i to taki bardzo ładny design. Zresztą nawet może wejdę, bo ja potrzebuję krzesła. Wejdę, zobaczymy, czy są i w jakiej cenie są te krzesła. Zobaczymy. No na razie. No właśnie wyszedłem ze sklepu meblowego. Bardzo ładny stół znalazłem. I to jest dosyć miłe. Czekam na telefon również, ale nie wiem, czy się doczekam. I chyba wrócę, nie wiem, czy wracę z tą samą drogą, bo możliwe, że tak, dlatego że zależy mi lekko na czasie. A tutaj, co tu ukrywać, nazwijmy to czas to pieniądz. Jeżeli patrząc się na tą linię ideową, czy właśnie nie wiem, czy wyjdziemy, wyjdziemy chyba stąd. Nie byłem, nigdy tędy nie szedłem. To jest taki maleńki budyneczek. Z tyłu on ma taką kawiarenkę gruzińską. Nigdy nie byłem w tej kawiarni, bo ona jest, powiedzmy, że od niedawna, podejrzewam, że od jakichś 15 lat, ale nie byłem nigdy w tej kawiarence. Tutaj też jest bardzo ładny budyneczek taki, pracownia artystyczna. Z tyłu za nami samochody. No i ja sobie muszę teraz dojść do mojej ukochanej ulicy Wigury. Bardziej lubię żwirki. No cóż, na żwirki mam więcej kolegów i przyjaciół. O mama, tak, to znaczy nieumiejętność jeżdżenia. Piszczenie oponami. Nie szkoda tych opon, ale trudno, niektórzy nie dorośli. O, mamy tutaj przejście. O, tutaj mamy bramę. A ja sobie czekam na telefon. Jakby się nie umie dodzwonić. No przykro, tracę czas tylko, bo, no, ale tak jest. I zaraz zobaczę, co tutaj jest grane. Ale widzicie, jak to jest w dzisiejszych czasach troszeczkę. Muszę sprawdzić to wszystko, co tutaj. Dobrze, teraz tu. To, co ja wysłałem. No tak. Miejmy nadzieję, jak nie, to ja jutro już się na piechotę wybiorę. Ale dzisiaj po prostu nie miałem czasu, nie chciałem wchodzić. Nie chcę zawracać tyłka, bo nieładne słowo, ale używam je dosyć często. Używam raczej 4 liter, bo ono jest takie bardziej dwuznaczne. I teraz patrząc się na te wszystkie przedsięwzięcia, które budujemy tutaj w międzyczasie na tej linii i patrzymy na szalę tutaj pana, który przez 8 lat coś kombinował, o coś przeszło, zaraz zobaczymy, czy coś przeszło. Ja to sobie wykasuję tutaj, ale swoją drogą ja potrzebuję. Coś tutaj zostało. O rany, no wiecie co, to jest po prostu ok. Nie ma do końca tygodnia, czyli w przyszłym tygodniu. Dobrze, wielkie dzięki. Czy jak nie ma, to nie ma. Fajnie, to już jestem wolny i możemy porozmawiać sobie o wolności słowa. Chociaż nie wiem, czy nie powinienem wejść do plastyków i porozmawiać. Wejdę na sekundę, bo muszę się dowiedzieć, ile ten Wernix kosztuje, żeby przeciągnąć sobie tutaj tą rozmowę. Ale właśnie nie wiem, jak to zrobić, bo... Ale na wszelki wypadek... Dobra, na razie. Wejdę do sklepu Matejka. No i mamy stan. Myślałem, że się uda tutaj figę. I teraz się zastanawiam, czy nie pójść do galerii, bo jestem blisko galerii i tutaj bym mógł... Nie pójdę, dlatego że pójdę sobie wieczorem, a w tej chwili, bo jest ładne światło i to światło no daje to możliwość, co jest najważniejszą rzeczą, tą pokazanie tej linii zero, tak, linii skupienia, nazwijmy to, żadnego kontrapunktu, tylko linia skupienia. Teraz tutaj poprawię sobie, o, teraz. I mamy te 8 lat pana Kaczyńskiego i mamy 8 lat będąc pana Tuska na dosyć wysokim stanowisku. Widzicie połączenie? To jest to samo. O tym też mówi dokładnie pan Cejrowski. I to jest fakt. Ja nie chciałem tego mówić, powiedzmy, że pierwszy, ale tutaj myślenie pana Cejrowskiego jest obłędne. Ja bardzo sobie cenię, bo jednak w tej chwili nawet powstają filmy, które mówią, że mówił wcześniej, ale no co tu ukrywać, jeżeli ma się... Dlaczego? Teraz skąd to się bierze? To się bierze z odległości. Z odległości, że się zmienia miejsce zamieszkania. I te osoby, które dużo podróżują, też widzą te wady i mankamenty, nazwijmy to w ten sposób, ale nie tylko wady i mankamenty, bo to nie jest istotne, tylko najważniejszą rzeczą w tym wszystkim jest to, byśmy mieli szansę zrozumienia pewnych zasad. Te zasady są zawsze identyczne, czyli w dół pognębienia, dokładnie raka. I jedyny, który jest sposób na to, to stworzenie wolności i własności. Jedynie wolność własności, a w tej chwili atak, nawet to, co usłyszałem, nie wiem, czy to jest prawda tutaj. Zresztą ktoś napisał, że ogródki działkowe. Jeżeli faktycznie na ogródki działkowe jest atak, tutaj napisał przez deweloperów, ale możliwe, że oni wiedzą coś więcej, że po prostu tutaj rozmawiając, znaczy słuchając pana Cejrowskiego, powiedział, że marchewki nie będzie można sobie hodować i określił, w jaki sposób. No więc teraz i w gruncie rzeczy o zabawie tutaj on określił pana z tego liścia klonowego, bo nie chcę tutaj wymieniać nazwiska. Nawet nie wiedziałem, że tutaj jest taki duży obszar. Proszę, tutaj do Orla jest taka działeczka i tutaj na pewno jakiś deweloper to chwyci, postawi tutaj budynek naprzeciwko tego przemiłego bloku, który tutaj ktoś sobie wymyślił z banku, bankrutującego. Nawet nie chcę wchodzić, ile kosztuje mieszkanie, bo bym się zaczął śmiać. Potem by powiedziano, że czarną wróżę albo jeszcze coś. Nie czarną wróżę, tylko po prostu przez wiele, wiele lat działałem, powiedzmy, że w tak zwanym biznesie. I chodziłem na szkolenia robione przez fundację amerykańską. Nie wiem, niektórzy mogą pamiętać z moich roczników. Zarówno u profesora Dietla, jak i u profesora Józefiaka. I nawet się poznaliśmy. I także poznałem Mikołaja Reja, wtedy ambasadora. I nawet z nim rozmawiałem przez kilka razy. Najdłuższa moja rozmowa była, wtedy pojechałem do Częstochowy, w Częstochowie żeśmy rozmawiali ponad pół godziny. Nie doszło do niczego wtedy, dlatego że moja córa była bardzo malutka, no to liczyłem, że to było prawie 40 lat temu. Ja wtedy hodowałem właśnie psy i miałem też to spojrzenie bardzo kynologiczne, a to też pociągało mnie, znaczy hodowla tutaj zwierząt. To taka kontynuacja, co do dzisiaj jest, ale wtedy było to na większą skalę. No i powiesz, że rocznikowo młodsze. I wtedy podejście do tych wszystkich działań i teraz z perspektywy czasu, jeżeli przyglądam się temu wszystkiemu, wiecie, właściwie ani jedna z tych firm, które wtedy były, nie istnieje. Jedyna, która istnieje, to na Śląsku ten sklep właśnie oparty o Harley Davidsona. Ten człowiek autentycznie kiedyś żeśmy przemierzali razem Warszawę i szliśmy od jednej ambasady do drugiej, bo to nie jest tak, że wszystko się załatwi w jednej ambasadzie, tylko trzeba iść do innej, tak zwanej gospodarczej, tak? No bo ta ambasada, co wyrabiacie sobie paszporty, to jest, czy wizy, to jest zupełnie gdzie indziej. I wtedy razem żeśmy tak sobie maszerowali i rozmawialiśmy. On by miał takie marzenie stworzenia właśnie takiego sklepu, czy nazwijmy to, i to mu się udało. Ja wtedy już pakowałem manatki i ze swoją wiedzą wyjechałem do Austrii i wtedy mieszkałem tam. Właściwie to w trakcie mieszkałem. Nie, to nie można tak powiedzieć. W trakcie mieszkałem. I teraz z punktu widzenia... O, piesek mi zaczepił. Dobrze, że nie ugryzł. Ale... aż taki długi ten budynek. Nawet nie wiedziałem. A tutaj Wyższa Szkoła Filmowa. O, można przejść. Proszę. Świetnie. Ładnie to wygląda, tam ten pałacyk. Dobrze, że szkoła filmowa się rozwija. Ta szkoła nie jest jakimś takim rewelacją, ale jednak jest jedyna. Właściwie nie, już nie jedyna szkoła filmowa, bo jest i krakowska, i katowicka, warszawska oczywiście też. Warszawskie to jest chyba, w tej chwili to chyba z 5 szkół powstało filmowych. Dobrze, przejdźmy do tego punktu zerowego. Po jednej stronie mamy właśnie tego pana, którego nie lubimy tak bardzo, Kaczyńskiego. I pan Kaczyński wykonał jakąś robotę. tą robotę Zielony Ład. Wykombinował sobie tego komisarza, który jest no trudno, ale niereformowalny. I teraz wyobraźcie sobie, że 8 lat temu wpadamy na pomysł likwidacji kopciuchów, likwidacji tego bez żadnego zaplecza. Dla mnie jest to przerażające, bo po pierwsze 90% społeczeństwa mieszka w domach starych. Nie patrzmy na to, że to bo ktoś powie, ale proszę pana, nieprawda, bo mniej. No nie mniej, tylko ci, którzy mieszkają, nasi dziadkowie, czy chociażbym ja, mieszkam w starej substancji. I patrzmy na tą stronę, a nie na młodych. Młodzi, na przykład znam młodych, którzy mają 12 mieszkań. No i teraz popatrzymy sobie na jakieś wytyczne. No to faktycznie ta osoba ma 12 mieszkań, to ona sobie może pozwolić na to, bo ma centralne ogrzewanie, ale ja do tej pory nie miałem centralnego ogrzewania. Ja od niedawna mam centralne ogrzewanie za własne pieniądze. I teraz najciekawsza rzecz, że były dopłaty, jakieś takie urządzenia, które mówiły o gazie i nawet dofinansowywano ten gaz, robiono jakiś ten, a dzisiaj już nie. No więc puszczono tych ludzi najbardziej w malinę. A pamiętam jeszcze wcześniej była bardzo modna ropa naftowa. I teraz patrząc na to, wymyślono sobie dwutlenek węgla jako coś bardzo niebezpiecznego. I podłączono pod to między innymi krowy, w ogóle zwierzęta, świat. No i w pewnym momencie także nas, ponieważ też wydychamy dwutlenek węgla. I teraz wyobraźcie sobie, że w pewnym momencie, że zezwolimy na ten system myślenia, to w takim razie zrobimy sobie takie same komory, jakie mieli nasi złoczyńcy, to znaczy dokładnie Niemcy podczas okupacji i wozili do lasków, tak? Jej rura wydechowa była wprowadzona. I może tutaj jest pomysł na likwidację. No więc w tej chwili ktoś weźmie i zlikwiduje nam ten spaliny w założeniu, bo nie będzie chciał robić tego samego co tamci, żeby zatrzeć tą historię. W literaturze też, bardzo lubimy literaturę zmieniać to w bardzo bezczelny sposób, zamykać po prostu pewne historie intelektualne, a to jest najważniejsze, że w tej chwili z pana Tadeusza wyjmiemy tylko zachód słońca, jeszcze tam może ten bigos się uda, chociaż też nie za bardzo, bo po co gotować, jak można mrozić i bardziej mrożone, czy jest tak zwana kuchnia, tak, minusowa, zresztą co to ukrywać, w freonie, albo jeszcze jakimś innym gazie, będziemy obniżać temperaturę życia naszą i będziemy wtedy w krwioterapii funkcjonować, tak Walt Disney. No więc tutaj mamy się przygotować na pewne zasady i teraz jeżeli patrzymy na to, to te zasady już odeszły, ale są kontynuowane, ponieważ któryś z tych panów nakazał i odgórnie przyglądał się temu. I to przyglądanie się odgórne daje spojrzenie. No teraz tutaj się robi kociopik intelektualny. Okej, świetnie. Jest wąsko, tu nie przejedzie, tutaj się popluje, a tu się zepsuje. Dobra, jedziemy. O panie, tam się patrzysz, kochany, gdzie ja poproszę. Dobrze. I teraz mamy tutaj pana, które po drugiej stronie, jak chcemy to plusowej albo teraźniejszej, jest panem obecnym premierem. Ale wtedy był tej Unii i akceptował te wszystkie pomysły. I ta akceptacja tych pomysłów doszła do tak zwanego zenitu myślenia, ponieważ to podpisano. I teraz na jakim poziomie jesteśmy świadomości czy wiedzy, aspiracji zielonej trawy? Czy tak jak za Jaruzelskiego, jak przyjeżdża, to malowano trawę na zielono farbą olejną? Bo raczej tak. A kto to był pan Jaruzelski? A to był taki człowiek, który dochrapał się tam jakiegoś poprzez łokciowanie. No i jeszcze był pan Kiszczak, który w ogóle nie miał żadnego wykształcenia, a doszedł do... Teraz kto kogo popychał i kto komu groził. I teraz macie wykształcenie plus świadomość wtedy, a dzisiaj. I popatrzcie sobie dokładnie na tamte czasy. Zróbcie sobie też tą linię i będziecie wiedzieć. Ale możecie wsadzić jeszcze po jednej stronie pana Rakowskiego, no i pana Millera. I macie dokładnie wtedy tamte czasy kontra te czasy i macie dokładnie to samo, co to jest bez różnicy. I nagle przychodzi pan, nie wiem czy pamiętacie, taki minister, no i mniej więcej powiedział, że będzie wolność gospodarcza. I była. I jeszcze w tym momencie taki pan, którego na pewno pamiętacie, Albin Sibak, bo tamten był ministrem przemysłu i tak zrobił taki wolny rynek. Ale jeszcze był pan Siwak i pan Siwak zrobił jeszcze inną świadomość. I teraz pobawcie się w te różne rozgrywki i porównajcie sobie pana Siwaka z panem Leperem. I będziecie wszystko wiedzieć. Macie dokładnie tę sytuację. Ja już nie mówię na rozgrywce międzynarodowej, bo rozgrywka międzynarodowa jeszcze inaczej wygląda. Ja tutaj specjalnie wam zagmatwałem troszeczkę w głowach, bo niektórzy lubią wracać do jakichś czasów eksperymentów socjologicznych i historycznych i nie łapią w ogóle fragmentów, że nic się nie zmienia. I w tych fragmentach klaszczemy i tupiemy i cieszymy się, a w gruncie rzeczy jest to tylko wyłącznie numer dla gawiedzi, którą, no przykro mi, ale ja też jestem. Ale w tym wszystkim możemy otrzymać wyzwolenie, właśnie co najbardziej jest niebezpieczne, to co uprawiam, królewska wiedza, ponieważ królewska wiedza nie daje mi spokoju przy różnych kwestiach myślenia, nie tylko logicznego, ale najważniejsze myślenie jest awangardą. A kiedy jest awangarda? Wtedy, kiedy ludzie sztuki dotykają pewnych momentów i robią to w granicach zabawy intelektualnej. A intelekt nasz jest obarczony jedną z najważniejszych rzeczy, czyli swobodą myślenia. A myślenie chyba jest najcudowniejszą rzeczą, jaka istnieje, walką z głupotą, bo najłatwiej położyć się i pokazywać palcem. Ty. Ja już to znam. I to znam z autopsji. I ktoś mi proponuje taki system działania, kiedy ja z tym działaniem zupełnie się nie utożsamiam, a utożsamiam się z osobową odpowiedzialnością. za swoje działania, które są plastyką, ponieważ jeżeli tworzę obraz, to pod tym obrazem ja się podpisuję, chociaż może być tak, jak malowano rotundę, tak, i malowano tutaj tą bitwę i malowało kilkunastu malarzy, ale wtedy jest to kompozycja, która jest historyczną, ale to, co się dzisiaj dzieje, to jest zgroza historii, ponieważ nadal siedzimy na tym samym krześle w zależności od higieny czasu, bo 4 litery zaczęły drętwieć i wybór wolności należy od tożsamości i tożsamość tutaj, jeżeli przyglądamy się, jest tożsamością destrukcji, destrukcji obrazu. No cóż, jednym z największych artystów polskich był pan Beksiński. W tym tygodniu jest wystawa w Pabianicach pana Beksińskiego, a przecież nie był artystą plastykiem, naturszczykiem. To, co mnie powiedziano też kiedyś, ponieważ że to jest uprawianie amatorskie. No więc pan Beksiński jest typowym amatorem. I nie tylko on. O tych amatorach kiedyś sobie porozmawiamy, bo w Łodzi jest sporo takich amatorów, którzy byli wielcy. Tak jak pan Komornicki chociażby. Trzymajcie się, do zobaczenia. Ja już kończę, wracam. A chcecie wiedzieć, co to za dzieło? Już wam pokażę. To jest to. O, zobaczcie. Czyli co Arabowie wiedzą o historia nauki arabskiej, astronomia teoretyczna i stosowana. Są punkty arabskie w astrologii, które są bardzo mocno reprezentowane przez niektórych. Potem mamy jedną z najważniejszych rzeczy w astrologii. O, papa, muszę tutaj powalczyć z chowaniem książki. Następna rzecz, symbole sebiańskie, które wam pokazywałem, że mam, ale punkty arabskie są nie tym samym, ale dosyć potężny wpływ mają na kulturę arabską i na to, co ciągnie się w tej historii wedyjskiej. I ta astrologia wedyjska, która w pewnym sensie jest oparta, ale to nie jest tak dokładnie. Kiedy dokończę przeglądanie tej pozycji książkowej, będę mógł wtedy wypowiedzieć się, jak głęboko Arabowie weszli, a jak, ponieważ mnie intryguje jedna rzecz. Kultura arabska jest kontynuacją, co tu ukrywać, ale biblioteki, która się spaliła kiedyś, pamiętacie, w Aleksandrii, i Arabowie przetrzymali całą właściwie myśl, którą dzisiaj budujemy. Właśnie nie te krzyki młodzieży, ale młodzież ma prawo, ale żeby wiedziała, o co krzyczy i gdzie krzyczy i w jakim sensie krzyczy, bo niektórzy uważają, że są ostatnim pokoleniem na ziemi. To jest świetny ubaw. Tak mogą tylko ignoranci w przyrodzie i w świecie. Zakłamania, które ujawnia, co tu ukrywać, ale cały marksizm i nie tylko, bo oni bardzo lubią sadomaso. Także Do zobaczenia i trzymajcie się. No i cóż, oczywiście, że na rany Chrystusa. Pisałem 14, mówisz, Tomasz.